przerwie meczu poszedł kibic i po nazwisku odpierdł się od klubu. Nie było go w klubie, o czym mówili nawet sami zawodnicy. I no nie jeździł na mecze, bo łączył to z pracą w Canal Plusie. Janek89 ostatnio na Twitterze ogłosił Q&A, zbierał pytania od Was, a ja właśnie dzisiaj wystąpię w roli paprotki, która te pytania będzie odczytywać i zadawać Janeksowi, ale zanim Wasze pytanie, przede wszystkim mam do Janeksa od samego siebie. Czemu Ty właściwie ukrywasz swoją twarz i czemu nie chciałeś dzisiaj wystąpić przed kamerą przodem? No bo cenię swoją prywatność i nie jestem osobą publiczną, a na Twitterze od początku działałem pod nickiem, pod taką aurą tajemniczości i tak pozostało. Chociaż coraz więcej osób ze środowiska mnie poznaje i kojarzą. No i też w rundzie jesiennej byłem na ponad 120 meczach różnych poziomów, a lubię obejrzeć mecz w spokoju. A miałem sytuację w tej rundzie, że w przerwie meczu podszedł kibic i po nazwisku, bo przeczytał z plakietki, a widocznie kojarzył nazwisko, zwracać uwagę, że odpierdł się od klubu. Chociaż nic atakującego na ten klub nie pisałem. Często właśnie jest taki syndrom oblężonej twierdzy, że kibice wychodzą z założenia, żeby nic nie pisać, bo nawet jak jest źle, to udawać, że jest dobrze. To jedyna taka twoja sytuacja? Taka, że kibic tak podszedł? W tej rundzie tak. Raczej jak na to ktoś podchodzi, to widzi po plakietce, czy na, czasami jak mam akredytację, czy mnie rozpozna, to no, miłe sytuacje. A skąd się wziąłeś w ogóle w piłce? No to piłka od zawsze była moją pasją. Na początku na poziomie regionalnym, tam skąd pochodziłem, a później ze zmianą też miejsca zamieszkania, po prostu rozwijać to zainteresowanie do poznawania kolejnych osób. Łatwo się nabywa znajomości w polskiej piłce? Różnie, zależy od sytuacji. Wiele osób się do mnie odzywało same z rozwojem działalności i aktywności na Twitterze. Jak często bywasz na meczach w Polsce? Jesienią byłem na ponad 120 spotkaniach różnego szczebla, od ekstraklasy do trampkarza starszego. Głównie też, żeby szukać młodych, ciekawych zawodników. No właśnie, ty masz kontakt z młodymi, ciekawymi zawodnikami. Nie wiem, nie kusiła cię praca w klubie albo miałeś jakąś ofertę z klubu może? No miałem, nawet ostatnio jest sprawa w zawieszeniu. Pomogłem teraz w jednej sprawie w tym klubie, a w przeszłości byłem ponad pół roku w Rakowie Częstochowa w momencie, jak robili awans do C-klasy. No to jest fajna rzecz w CV. Dobra, jedziemy z pytaniami od ludzi, bo Q&A to przede wszystkim pytania od ludzi. Żałujesz wywiadu w Przeglądzie Sportowym, gdzie określiłeś byłych piłkarzy męczącym nowotworem polskiej piłki? Po części tak, bo artykuł ten były dwie części zamknięty, a w gazecie poszła sama esencja i odbiło się dość mocnym echem, właściwie głównie ten tytuł. Dużo osób to tak jakby byłych piłkarzy też wzięło do siebie, później oczywiście zakulisowo. Zbyt mocno powiedziałem o Michale Rzebakowie, bo on to później odniósł do swojej kariery jako zawodnika w reprezentacji czy w klubie, czego ja nigdy mu nie umowałem i negowałem, tylko mi chodziło wtedy o konkretny przykład, o pracę w Motorze Lublin. Nie było go w klubie, o czym mówili nawet sami zawodnicy. I no nie jeździł na mecze, bo łączył to z pracą w Canal Plusie. I podałem tam też przykład Marka Citko w Stali Stalowa Wola, no, którego działalność tam okazała się, podsumowując, katastrofą, patrząc na miejsce w tabeli, jakich zawodników ściągnął. Polski trener kadry czy zagraniczny? Zagraniczny zdecydowanie, który pracował już jako selekcjoner, żeby zakończyć to całe zamieszanie, jakie teraz panuje przy reprezentacji. Z polskich trenerów, no, trener Papszun jest nieostępny, wiadomo, trener Prowierz, tak jak sam przyznał, budzi skrajne emocje. Uważam, że kandydatem idealnym byłby Maciej Skorża, ale też przez sprawy osobiste musiał wyjechać i podjął pracę w Japonii. Co uważasz o pracy polskich dziennikarzy sportowych podczas oraz po mundialu w Katarze? W czasie mundialu uważam w porządku, chociaż niektóre pytania były dość dziwne, ale też jechali po to, żeby czymś tam zabłysnąć, ale to, co się działo po mundialu, uważam no złe, uderzające w wizerunek naszej piłki. Nawet rozmawiałem właśnie z jednym z przedsiębiorców, który mógłby zainwestować w polską piłkę i mówił, że to źle wpływa ogólnie na postrzeganie naszej piłki. Czy byłeś w Turcji rozpoznawany przez piłkarzy, osoby ze sztabu? Czy wiedzą, że ty to ten Janeks89? Przez tych, co mnie znają, na pewno, bo uśmiechali się ukradkiem lub nawet po tym zdjęciu, co było w przywiadzie z Przeglądem Sportowym. To jak ktoś jest bystry, to skojarzy. Tak, to ja tylko dodam, że musieliśmy się na niektóre mecze tutaj w Turcji akredytować i kiedy wysyłałem rzecznikowi jednemu z klubów nasze nazwiska, to od razu powiedział: Janeksa znam. Czemu kłamałeś przy zmianach właścicielskich parę lat temu? Kto ci za to płacił i co dzięki temu zyskałeś? Posadę w warszawskiej gazecie czy jeszcze coś innego? Tutaj chodzi chyba o Wisłę Kraków, tak? Mogę skwitować tylko uśmiechem. Nikt mi niczego nie obiecał, a chodzi pewnie o posadę, że miałem felietony z Piotrkiem Włosikiem na ostatniej stronie Przeglądu. W takiej luźnej formie ja mu po prostu podsyłałem jakieś wątki,
on to potem reagował. No nie kłamałem, miałem informacje od osoby, do której miałem zaufanie. W jednym przypadku to był lokalny przedsiębiorca, który właśnie chciał wziąć tę pomoc. A że sytuacja była taka, że ta firma, która miała przejąć Stechert, okazała się niepoważna. Tego nie sprawdziłem, to był mój błąd, ale też o tym pisali lokalni dziennikarze, już nie chcę wymieniać nazwiska, żeby nie wywoływać ponownie tej burzy. A wiadomo, że kibice Wisły to dość specyficzna grupa, chociaż wielu z nich szanuję i znam. Dla mnie to też jest dziwne, że Wisła mimo wszystko spadła. Wiadomo, teraz dobrze, że trafiła w ręce jednego właściciela i nie ma takiego rozdzielania władzy i ciągłych wewnętrznych konfliktów. Co cię najbardziej zaskoczyło w ostatnim czasie w naszej piłce? Na poziomie ekstraklasy te przedłużenia kontraktów z czołowymi zawodnikami i w Lechu, w Legii, chociaż one już były zapowiadane, no i w Rakowie też, że Tudor został, a w niższych ligach kolejne pojawiające się informacje. Na przykład w trzeciej lidze, że prezes ŁKS Łagów wrzucił informację, że w najbliższych dniach ogłosi wycofanie klubu. Może dojść do sytuacji, że 3 kluby z jednej grupy się wycofają i o tym się mało mówi, a to jednak jest zaplecze szczebla centralnego. No, ŁKS Łagów, jakby nie było, jest liderem. Które kluby na szczeblu centralnym w tym sezonie zaskakują na plus, a które na minus? Na plus zdecydowanie Sal Mielec i Warta Poznań, patrząc na ich możliwości głównie finansowe. Na minus Zagłębie i Lechia, oczywiście Wisła. No i też Spadkowicz, Górnik Łęczna. Andrzej Niewulis odchodzi z Rakowa, bo chce czy musi? Myślę, że bardziej chce, bo zdał sobie sprawę, że będzie mu ciężko o grę. Tym bardziej, że zostaje Tomasz Petraszek, a jak widzieliśmy nawet w dzisiejszym sparingu z Dnipro, no ciężko byłoby, żeby nawet na ławce był blisko Jagiellonii, o czym pisałem, nawet stąd bezpośrednio po jednym z meczów Rakowa. Rozbiło się o długość umowy, bo też w Jagiellonii po tych przebytych historiach z Iwanem Runie i jego ciągłych kontuzjach mieli obawy. Zaproponowali półroczną umowę z opcją przedłużenia, a Mieć Legnica zależało bardzo trenerowi Mochremu na tym transferze, naciskał prezesa i dyrektora sportowego i wywalczyli to. Mam pytanie do Was. Czy przyjedziecie kiedyś w styczniu do Belek na wakacje z rodziną? Nie wiem jak Ty, Janek, ale ja nie przyjadę. Pierwszy tydzień to ciągła ulewa, to nie był deszcz. To było po prostu napierdzielanie deszczem i nie wybieram się na pewno w styczniu do Turcji, a już tym bardziej z rodziną. Nie wiem jak Ty uważasz. Osobiście również bym nie przyjechał. Chyba, że przyjechać i byłoby dobre zaplecze hotelu i właśnie połączyć to wtedy z obozem i obserwacją przygotowań. Tak jak zrobili kibice Wizewa, dla których ogromny szacunek, chociaż się śmiali, że nawet wkręcili żoną historię, że lecą na spontaniczne wakacje, a dopiero w samolocie niektóre z partnerek dowiedziały się, czy żon, że lecą przy okazji na zgrupowanie ukochanego klubu. Też była historia z kibicem Legii, który z synem nie został wpuszczony na jakiś sparing. To też uważam trochę za dziwne, bo to nie był sparing, z tego co wiem, zamknięty, tylko chodziło o brak informacji o lokalizacji dokładnej. Z tym się troszkę wiąże następne pytanie. Czy polecasz dla osoby prywatnej wyjazd w przyszłym roku do Turcji w trakcie zgrupowań klubów? Jak wygląda możliwość wejścia na sparingi? Troszkę odpowiedziałeś już właściwie na to pytanie. No jeśli osoba jest typowo taka fanatyczna, no to jak najbardziej, bo można być blisko klubu, nawet pojechać na treningi. Optymalizując koszty, ile trzeba zapłacić za 10-dniowy obóz w Turcji, licząc wszystkie koszty jako klub? No z tego co słyszałem, to nawet można od 80 tysięcy do ponad 200. To już wiadomo, zależy od jaki hotel, jakie zaplecze. No i te hotele, w których była Legia, Raków i Pogoń, to były z tej droższej półki. Nie spotkałem się, żeby ktoś mówił, że trzeba płacić za sparingi. To po prostu zależy też od agencji organizującej obóz. A jaka była największa frekwencja, to zdecydowanie na meczu Krakowi z Hansą Rostock, gdzie Krakowia przegrała wysoko i wyglądało to bardzo słabo. A za Hansą przyjechało, nawet byli w naszym hotelu dużo kibiców i to wszelki przekrój od tych zwariowanych po rodziny z malutkimi dziećmi na rękach. Lepsze zgrupowanie w Turcji w złych warunkach atmosferycznych, ale na naturalnej murawie, czy obóz w Polsce na sztucznej? Ja jestem zdania i trenerzy, z którymi rozmawiam, że lepiej trenować właśnie na trawie, obojętnie, nawet jak jest ten deszcz, jest grząsko, ale to jest trawa, na której się będzie grało. To trzeba podkreślić, że odwołany był tylko jeden sparing Wisły Płock. I to przez dziwne zachowanie drużyny rumuńskiej, bo poinformowali o tym na social mediach dzień wcześniej. Sama Wisła wtedy przeprowadziła grę wewnętrzną i nie miała z tym problemu. Czy kluby poważnie rozważają sytuację, że to ostatni wyjazd do Turcji i za rok pozostaną na przykład w centralnej Polsce? Tak już się słyszało pierwszym razem, jak tutaj byłem w 2019 roku, że tak będzie, a później, jak wiemy, i tak przylatywały. Tu decydują warunki ekonomiczne. Zawsze jest ryzyko z pogodą. W Polsce również mogą nadać zimy czy śnieżyce. Jak według Ciebie wygląda Wisła na tym etapie przygotowań? Można być optymistą przed wiosną? Widać postęp w stosunku do meczów jesiennych, jakie widziałem.
widać, wykonano pracę nad atakiem pozycyjnym. Wyróżnia się szczególnie Aleks Mula. Może być odkryciem takim wiosny pozytywnym. Słychać też o dobrej atmosferze w drużynie. Piłkarze podchodzą z wiarą i optymizmem dużym do drużyny wiosennej, co też podkreślili w wywiadzie z tobą. Na którym stadionie najlepsza gościna? Specyficzne pytanie, bo rzadko skorzystam ze strefy VIP. Wolę właśnie w strefie prasowej, czy często wśród kibiców gdzieś po środku boiska, żeby był dobry widok. Który z transferów zimowych będzie twoim zdaniem najlepszy w Ekstraklasie? Mam nadzieję, że dopiero do takiego dojdzie, bo na razie to okienko uważam, że za najsłabsze w ostatnich latach. Jak nie i w historii mało się dzieje. Korona Kielce, spadek czy nie? Nie widać dać za bardzo niestety argumentów za utrzymaniem. Tak jak byliśmy nawet na połówce jednego sparingu i z tego co słyszymy z obozu Korony. No i też jestem zdawaniem szans młodym trenerom, ale tutaj nie za bardzo widzę argumenty. Jak oceniasz transfery Radomiaka i które miejsce zajmie na koniec sezonu? Nie wyglądało to zbyt dobrze. Dla mnie to jest największa zagadka przed rundą wiosenną. Trener podchodzi optymistycznie, ale zaznaczył, że podstawowym celem będzie właśnie walka o utrzymanie. A ostatnie wyniki nawet i sparingów i w lidze i w Pucharze Polski, no było wszystko na czerwono. Nowy napastnik robi wrażenie tymi warunkami fizycznymi, no bo ma ponad 2 metry. Będzie liczył na rzutki Abramowicza z lewej strony. Było kilka pytań o trenera Stolarczyka Jagiellonię. Czy szybko będzie zwolniony? Nie chcę oceniać, czy zostanie szybko zwolniony, czy nie, bo później trenerzy się obrażają i w ogóle reagują dziwnie, ale rozumiem obawy kibiców Jagiellonii, bo widziałem wiele pytań. No i widzieliśmy tutaj ponad 2 sparingi i nie wyglądało to optymistycznie. Takie ciągłe rotacje, zmiany ustawienia, szczególnie w defensywie. A ofensywa to często wygląda na bazowanie błysku i Maza i Guala. Są głosy właśnie z Jagiellonii, że nie puszczą go, że musiałaby być jakaś absurdalnie wysoka oferta. No i dochodzą też, wiadomo, problemy finansowe. Chodzą te złe decyzje z przeszłości i dziwne transfery. Jest jakiś ekstraklasowy klub, z którego nie jesteś w stanie uzyskać żadnych informacji transferowych, gdzie nie masz żadnych wejść? Oj, tak. Nie chciałbym wymieniać znaw, ale coraz więcej klubów jest bardzo szczelne, a nawet jeśli nie ma informacji, to czasami coś się przewija, ale nie wypada o tym pisać. Dlaczego taka cisza w Krakowie w sprawie transferów? Czy tematy są tak dobrze ukrywane, czy po prostu nic się nie dzieje? Często zawodnicy grają i agenci na zwłokę, tak jak Edzas Hussein, o którym się przewijało u nas w mediach. Też ciekawie pojawił się na obozie z juniorów. Kto dobrze rokuje na wiosnę? Która drużyna miała najlepiej zorganizowany obóz pod kątem logistyki i etosu pracy? To Jakub Krzyżanowski z Wisły Kraków, na pewno się wyróżniał, lewy obrońca. No Krzysiu Kolanko w meczu z Japończykami Górnika Zabrze robił pozytywne wrażenie, szczególnie z piłką przy nodze. A nawet jak utracił, to pomimo słabych warunków fizycznych, agresywnie starał się odzyskiwać i był chwalony nawet przez zawodników. Objawieniem dla mnie jest Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin, który nawet ma tylko kilkanaście minut z tego, co widziałem w trzeciej lidze rozegrane. Ostatnio też pozytywnie wyglądał Dawid Drachal z Miedzi. Etos pracy nie chciałbym oceniać, to już wiadomo kwestia podejścia zawodników i sztabów do tego, jak podchodzą do pracy. Najciekawszy transfer z i do Ekstraklasy w tym okienku? No to z to zdecydowanie Said Hamulic, którego odejścia z naszej ligi mocno żałuje, ale uparł się na wyjazd do lig top 5. No i był poza zasięgiem naszych innych klubów i nawet nie rozważa pozostania. A do Ekstraklasy mam nadzieję, że dopiero taki będzie. Brukbet Nieciecza. Opinia, czy syn prezesa ma duży wkład w transfery? Czy się w ogóle na tym zna? Z tego co wiem, ostatnio nie uczestniczy zupełnie. A nie mam na tyle informacji, czy się zna, żeby oceniać. Kiedyś te transfery wyglądały trochę jak z FMA. Jak pierwszym razem byli w Ekstraklasie. Zajmuje się teraz tym doradca zarządu Artur Płatek. No drużyna ogólnie się rozczarowała. Patrząc na to, jaki mam potencjał i jaki jest tam budżet płacowy. Która drużyna wywarła na tobie największe wrażenie podczas przygotowań i dlaczego? Na pewno to, że intensywność gry poprawił Łapogoń. Widać było to w sparingach, nawet na tym skrabachem, na którym byliśmy. I później, co w wywiadzie podkreślał dyrektor Adamczuk, że no, trenowali jeszcze mocniej niż wcześniej za Kosty Runialicza. A patrząc na miejsce w tabeli, to Miedź wyglądała zaskakująco poprawnie. Tam Miedź jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa w walce o utrzymanie. O organizację gry na pewno poprawiło też Zagłębie, tutaj pod wodzą trenera Fornalika. Tylko tam jest też widoczny w Zagłębie problem z napastnikiem, trwają poszukiwania. Jest testowany, był raczej Hiszpan, który od dawna nie grał. Paul Young, osąd potencjalnej przyszłości zawodnika. Pytają mnie, bo kiedyś go chwaliłem i uważam, że powinien wrócić, jeśli byłaby taka możliwość do Ekstraklasy, bo profilem pasuje do naszej ligi wręcz idealnie, a teraz z tego co widziałem ostatnio, nie gra regularnie w drugiej lidze holenderskiej, tam bardziej chodzi o sprawy pozasportowe. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś trafi do naszej ligi. Czy będzie nowy napastnik w Rakowie?
co okienko trwają poszukiwania jakościowej dziewiątki. Teraz bardziej chcieli taką techniczną, co było dowodem, że był dogadany Eriks Expedito, ale niespodziewanie zachował się dziwnie i w ostatniej chwili zmienił warunki kontraktu. Obecnie, no, tak jak widzimy, opuścił obóz Śląska, miał wrócić we wtorek i nie wrócił. Tam niby sprawy osobiste. Drugi okres przygotowawczy, który nie przepracuje w pełni. Czy drużyny wysyłały podglądaczy na treningi bądź mecze? Czy starają się ukryć jakoś? Tak, no to tak jak widzieliśmy, to często się przewijały osoby z innych klubów. To było notoryczne, a nie widać było ukrywania. Raczej ciekawe sposoby do podglądania lub nawet czasami z kamerką GoPro ktoś wchodził na schody. Nawet Czurakowa, nawet ostatnio była mocna delegacja Widzewa. Praktycznie cały sztab z prezesem klubu. Przedstawiciele Górnika często byli obecni na meczach Krakowi, z którego grają właśnie w pierwszej kolejce. A najciekawsza sytuacja była, jak grał Śląsk i Zagłębie. Jednocześnie rozrywały w tym tygodniu sparring obok siebie. Zagłębie zaczęło pół godziny później, ale dosłownie za płotem w tym samym ośrodku. A jeszcze choć chłostka, można dodać, że asystent Miedzi nawet został dzień dłużej, pomimo że drużyna wyleciała i wszyscy, żeby oglądać właśnie wczorajszy sparring Radomiaka z uzbecką drużyną. Twoje typy na awans do Ekstraklasy w tym sezonie i kto powalczy o utrzymanie? Patrząc na jakość drużyn, to trzymam się tego, co mówiłem przed sezonem, że UKS i Arka jednak powinna doszusować na to drugie miejsce. O pobrażach to już trzymajmy się tego, skoro taki optymizm i wiara wśród zawodników i dostali takie super warunki, że Wisła Kraków, bo w przypadku braku awansu to będzie dosłownie katastrofa dla klubu i całego środowiska. A przed sezonem jednym z faworytów była bez wątpienia Termalika, która ma wszystkie warunki, żeby awansować. Murys Meszanowicz przed sezonem miał oferty z połowy klubów Ekstraklasy i pozostał w tej drużynie, ale z obecnym trenerem Latalem i atmosferą, jaka tam panuje, trudno wierzyć w powodzenie i osiągnięcie wyniku, jakim będzie awans. Dzięki.